Michał Tuszyński, fan sportu, a ze mną po swojej wygranej w walce Sasza. Witam serdecznie, wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo, witam serdecznie wszystkich. Bardzo mocno chciałem z tobą porozmawiać, bo przyznam szczerze, akurat miałem okazję twoją walkę oglądać uważnie od deski do deski, aż dużo tak tego oglądania nie było, że nawet nie często w tak zwanych freakach zdarza się taka dominacja. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, bo ja miałem takie wrażenie, jako człowiek przede wszystkim związany z tymi sportami stójkowymi, że bardzo szybko wyleczyłeś twojego rywala w ogóle od podejmowania walki z tobą w stójce. No z tym się zgodzę, aczkolwiek muszę też to obejrzeć, bo ogólnie albo na mnie trener tak narzucił po prostu takie tempo, że ja cały czas daję sprawę, że ja jeszcze jestem bardzo daleko. Może przez to, że jednak on tak bardziej nas kieruje na sport takiej profesjonalnej. Bo naprawdę no trochę poszło mi za łatwo. W sensie, no muszę tak się przyznać, że poszło za, ja przygotowałem się mocno, ale w sumie zawsze tak klemy przygotowuję, że mamy liczyć na potężne kontuzje, ale walka będzie przerwana tylko kiedy kurwa albo lekarz, albo już nie ma wyjścia, nie? Ja zawsze jestem przygotowany naprawdę na bardzo straszny scenariusz. I zawsze jest powtarzane słowa, że lepiej... jak to się mówi? Lepiej... Przygotuj się na najgorsze, a ewentualnie... Ewentualnie się miło się rozczarujesz. Tak. Ważne słowa, wiesz, bo to jest taka zasada, że trzeba się przygotować jak na najgorsze, co tam się może wydarzyć, żeby sobie poradzić tak jak ty na przykład dziś, więc no myślę, że to jest super podejście, ale ja byłem też zaskoczony, bo on szukał tej ucieczki do parteru i to już było pozbawienie go złudzeń, bo w parterze to też była dominacja, musisz przyznać. Tak, trochę nie jestem z sobą zadowolony, bo może jakoś tak wyszło, że znalazłem po prostu lepszy punkt bicia, bo ogólnie kurde, bardzo dobry mam parter i za każdym razem nie mogę go pokazać w pewności. Tutaj znów tak było, zdałem sprawę, myślę, kurde, jakoś tak się wczepił, że bije go w żebra, dominuje, bije. W sumie też była taka taktyka, że jak mogę to bombardować, żeby on nie nadążył myśleć. Ale jednocześnie myślałem, kurde, czy ja nie mogę teraz coś szybciutko przekręcić się, zrobić, a potem myślę, kurde, będę tracił pozycję, takie szybkie jeszcze myślenie, nie? No i z drugiej strony znów nie pokazałem parter, który cały czas chce się pochwalić, ale z drugiej strony, no może faktycznie na bieżąco to było po prostu lepsze to, że znalazłem punkt bicia i waliłem jedno miejsce non-stop, aż dopóki czułem po prostu, naprawdę czułem, że od początku trafiłem mocno mu w żebra i po prostu, że mu już bolało, ja już wiedziałem, że to po prostu punkt na żebra, ja tego nawet nie celowałem mu już w twarz, bo złapałem to, że no żebra to już są były naruszone. Bardzo mi się podoba to, co mówisz, że nie jesteś z siebie zadowolony, bo to jest bardzo ambitne. Z drugiej strony jednak, podchodząc do tematu, okej, on tę walkę brał, jak to się mówi, za 5-12, ale jednak to jest były mistrz, to nie jest przypadkowy gościu i wygrana z nim w takim stylu, to naprawdę robi wrażenie. Musisz być z siebie zadowolony. Chciałem, żebyś o tym wiedział. Okej, mogłeś coś zrobić lepiej według ciebie, ale to jest naprawdę imponująca wygrana. No ja szczerze mówiąc, ja jakby nie mógłbym mu tego opowiedzieć osobiście przed walką, ale dla mnie to była bardzo ważna walka. No tak jak mówisz, to była też, ja sobie zdawałem sprawę, że to jest no to człowiek, który zasłużył i ten swój status, który miał ten pas, on go stracił dobrze, ale on stoczył sporo walk. Ja toczę teraz swoją trzecią, jedna z których nawet ciężko zaliczyć za walkę, bo trwała 13 sekund, gdzie ziomek nie podjął w sumie walki tak jakby. Także ja miałem tylko między Krychą a Malczyńskim, to była długa przerwa i ja nie wiedziałem tak naprawdę, ile jestem przygotowany. Ja wiedziałem, że jestem dobry, ale jak to sprawdzi się w oktagonie? Dlatego Malczyński to dla mnie był bardzo dobry rywal, na którym mógłbym się sprawdzić, bo uważam, że to faktycznie gość, z którym ogólnie liczyłem na to, że będzie mocna bitka. Po prostu poszło troszeczkę za łatwo, ale ja go naprawdę respektowałem, tylko nie mógłbym mu tego pokazać. Ja nie mam takiego podejścia, żeby pokazać, że przed. Ale respektowałem bardzo go. Ale tak jak mówisz, że to była dla ciebie ważna walka, ale to też jest walka, która daje tobie odpowiedź albo utwierdza cię w takim przekonaniu, że to jest coś dla mnie, że mogę iść dalej w to i gdzieś się rozwijać. Tak, ja tutaj sobie uświadomiłem kolejny raz, jakby udowodniłem, że kurde, że ja nie to, że ja się nie boję bić. Ja zdaję sprawę, że ja chyba tym się jaram. Ja jak dostaję, jak od niego gdzieś dostałem w twarz, ja sobie pomyślałem, że mocny cios, ale jednocześnie jakie to jest przyjemne, w sensie, coś w tym takiego jest. Ja zrozumiałem, że to jest dla mnie, w sensie, ja jestem gotów naprawdę z kimś mocno walczyć, tak jakby. Wciąż dla mnie to jest tak, zajebista walka, jestem dumny, że ją skończyłem, ale znów mam głód, że ja się nie pobiłem. U mnie to zostało, ja liczyłem, że to tutaj będzie, myślę, kurwa, ja się nie pobiłem znów. Nie było tak, żebym, ja chcę, kurwa, takie walki, że wycieram krew, po prostu ja taki, kurwa, Sasza do końca, żebym ja musiał się w walce sobie powtarzać Sasza do końca.
No i myślałem, że tutaj to będzie, a nie było. To jest super, co mówisz, bo tak się naprawdę okazuje, że to, że tutaj jesteś, te walki, one tobie pokazały, że masz ten charakter, że nie boisz się przyjąć, że potrafisz. No to jest udowodnienie czegoś sobie. Myślę, że to jest ważne dla każdego faceta. No jest, ale właśnie tak jak mówię, ale tak jakby jest udowodnienie, tylko musieliście udowodnić, musieliście znaleźć tego rywala, nie? I o to chciałem zapytać. Także w kontekście tego, że mówisz, że chciałbyś pokazać, że w parterze, na dole naprawdę masz umiejętności. Czy widzisz kogoś na horyzoncie, z kim mógłbyś się zmierzyć i byłoby to wyzwanie? No nie chcę daleko patrzeć, no wciąż chcę Krychę, po prostu, żeby zabrać swoje przede wszystkim. Jeżeli tak mówić, no to uważam, że już po Malczyńskim nie czuję w ogóle zagrożenia jakby od Krychy, ale jednocześnie też przypominam sobie, no, że ogólnie Krycha miał mocniejszych rywali niż Malczyński. W sensie to są faceci, którzy byli zawsze tak, że w sumie gotowi na bitkę. I ogólnie Krycha ma coś sobie takiego, co jakby to jego ogólnie atut, że pomimo, że on jest chujowy technicznie, bo tak uważam, to on naprawdę, kurwa, stoi do końca. W sensie, on na niego się przygotowujesz, to tak, kurwa, naprawdę na niego się przygotowujesz, że będzie trzy rundy. Że on przyjmie, kurwa, wiesz, czasem nie dasz rady trzy rundy worek napierdalać. I ty zdajesz sprawę, że na Krychę może być ciężko przez to, że on bardzo dużo umie przyjąć. I tak jak było Szewcu, Szewcowy strzelił się zajebiście, prawie wszystko trafione, kolana, kopy, on po prostu wyładował tak, no kurwa, ale dalej już siły nie miał i w sumie Krycha wziął swoje. Także jakby nadal chciałbym się po prostu Krychę zabrać, po prostu zabrać swoje, tak jakby swoją wygraną, tylko nie powiem, że będę go lekceważył. Tylko uważam, że po Malczyńskim, że no, Krycha powinien się obawiać. Fajnie, że powiedziałeś, że Krycha jest chujowy technicznie. Nie dlatego, że tak uważam, ale dlatego, że mówisz, co myślisz. No jak umiem analizować, można powiedzieć, tak trzezwo. Ale no wiesz, ale no, umie się bić przynajmniej. Ma presję, to wszystko, tylko ma technikę. Ale wiesz co, ja też powiem od siebie, że Kasio też jest dla mnie, mu też nieraz mówiłem, że ogólnie gdzieś tam uważam, że on mu, nie że chujowie technicznie akurat Kasio, ale ma zupełnie inne ruchy. Ma zupełnie inny sierpowy i wszystko i to wszyscy widzą. Ale na przykład też zupełnie ma inną technikę, ja bym powiedział krzywą, ale on tą krzywą technikę pielęgnuje sobie już kurwa non-stop. Tak jak mówi Bruce Lee, kurwa, że jeden cios powtarza 1000 razy i niech to będzie nawet krzywy cios, ale on sobie go opanował idealnie. Także to też jakby technika techniką, ale jak ktoś idzie się bić, to może zaskoczyć wciąż. Ale wracając, bo wywołałeś do tablicy Kasiusza, to jak on mówi a propos tej walki też z Zadorą ostatniej na Prime, że tak naprawdę, nie wiem, na 100 walk on by wygrał te 99, że ten jeden raz się Zadorze udało, jak to mówi Kasio, to ty się pod tym podpisujesz, zgadzasz się? Ja bardziej niż jestem pewny, że jak będzie rewanż, to Kasio tą walkę wygra. On do niej się nie przygotowywał. Naprawdę, ja wam powiem po prostu, on był dwa razy na treningu, tylko na sparingi chodzi, dwa razy w tygodniu treningu i naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem, że czemu, jak akurat tego gościa można tak lekceważyć. Ja myślałem, może w tym sporcie to, o co innego chodzi, może on faktycznie psychicznie czuje, że on tak go niszczy, nie wiem. Ale to był jedyny rywal, na którego on aż tak się nie przygotowywał. To jest dziwne, nawet te małe rękawice. Ja się dziwię, że on się na to zdecydował. Ja ogólnie jestem pod wrażeniem, mówię, że raz, że ma rękawice, dwa, że to jest rywal, którego ogólnie powinien był on respektować, przynajmniej ja tak widzę z boku, i żeby aż tak lekceważyć. Naprawdę, to są dwa razy w tygodniu treningi, z tym, że on non-stop ma jakieś biznesy, to tam jeździ, poker gra od rana do wieczora, śpi po 3 godziny. Ja jestem przekonany, że on po prostu już przez to, że non-stop wygrywał, on jakoś się przyzwyczaił, nawet ja się przyzwyczaiłem. To była chyba jedna z nielicznych walk, na której ja nie byłem u Kasiusza, bo nawet jakoś tak on tak non-stop wygrywa, że już po prostu jedzie sobie, on nie pojechał wygrać i tyle. Dopiero teraz będą emocje i on sobie chyba sam się uświadomił, że on go zlekceważył, że w sensie już trochę odpuścił. On podszedł do tego jak do sparingu, a to był gość, do którego właśnie, to był gość, do którego trzeba było podejść jak do walki, naprawdę poważnie. Ja chciałem ciebie o to zapytać, bo jak ostatnio rozmawiałem z Kasiuszem, to on mi mówił o tych zajawkach, o tej zajawce pokerowej, o tym wszystkim. Ja się cały czas zastanawiam, czy on ma jeszcze motywację, żeby wrócić, żeby zapieprzać na treningach, tak jak kiedyś zapieprzał, bo mam wrażenie, że już trochę inne rzeczy go bardziej interesują. Też tak myślałem, że może czasem tak mówią, że zarobieni ludzie już ciężej im to szukać motywacji. Ale on jest ambitny właśnie w tej kwestii, że mi się wydaje, że właśnie ta przegrana mu teraz da kopa, bo on nie lubi przegrywać. On nie lubi, my nawet, już kiedyś się śmieliśmy, my nawet w basenie się pyłamy,
I my nawet nie wiemy, że on z nami rywalizuje. On rywalizuje wiecznie, zawsze, kurwa. I biegniemy sobie po prostu tam do, gdzieś tam po prostu po piasku, to on też rywalizuje, on chce pierwszy tam dobiec. On zawsze w swojej głowie rywalizuje i zawsze chce wygrać. Także na pewno to da mu mocnego kopa i mu chyba przypomniało po prostu, że jednak pieniądze pieniądzem, ale jednak wygrana to zawsze jest zupełnie innego rodzaju przyjemność niż cokolwiek. A. Ostatnia kwestia, o którą chciałem cię zapytać, bo tuż po walce twój rywal, Dawid, był bardzo zły na Kacpra Bońskiego, który bardzo głośno cieszył się z jego przegranej. Ty uważasz, że takie zachowanie to jest przegięcie? W sumie ja nie wiem, jaka między nimi sytuacja ogólnie. Ale wiesz, to nawet pomijając sytuację, masz kogoś, kto się bardzo głośno cieszy z twojej przegranej. Domyślam się, że to jest coś, co może cię zdenerwować. No wiesz, a z drugiej strony, no ile tam publiczności było, kilka tysięcy ludzi, którzy bardzo mocno się cieszyły i kibicowali, żebym ja przegrał. Tak naprawdę to jest jedna osoba po prostu. A to cię napędza? Wiesz co, ja tego nie słyszę. Ja jestem w obcym kraju od 10 lat. Ja wiem, co to jest, że ludzie kibicują swoim. To nawet jest normalne. No to jest człowiek jest w swoim mieście. To nawet należy się tak naprawdę. Czy lubią mnie, czy kogoś innego, choć to jest ktoś z twojej miejscowości. To jest prawidłowa reakcja. Nie, ja tego nie słyszę. Przede wszystkim, że ja wierzę w siebie. Ja udowadniam zawsze sam sobie. Ja sobie wybieram po prostu jakieś wyzwania. I tak naprawdę to jest taka gra w życiu. Jak nie tworzysz sobie wyzwań, nikt nie żyje twoje życie, nie? Ty żyjesz sam, ty wybierasz sobie swoją drogę i ty po prostu się sprawdzasz, bawisz się w to. A co ludzie tam krzyczą, nie krzyczą, ja tego nie słyszę. Bardzo tobie dziękuję za tę rozmowę. Wielkie gratulacje za to przede wszystkim, jaką drogę przeszedłeś, bo to jest kapitalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję wielkie również. Dziękuję, szacunek.